Siema, z tej strony znowu w kolejnym odcinku, a dzisiaj nietypowo, ponieważ tworzę swój własny label. Zaraz wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie on będzie działał, ale no. Mam nadzieję, że każdy się odnajdzie w tym filmie, chociaż ten film będzie taki troszeczkę specyficzny. A już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Jeśli jesteście na moim Discordzie, to kojarzycie na pewno sekcję strefy, w której inni twórcy jakby mają swoją strefę i mogą sobie tam wrzucać jakieś swoje filmy na tą strefę. No już tam jest kilku, pięciu, czterech twórców. No i stwierdziłam, że może to pójść lekko dalej. I stworzyłam tak jakby własną Discordową wytwórnię, która się nazywa Rising Creators Label. Wydaje mi się, że nazwa naprawdę git. Dość sporo nad nią myślałam, ale wydaje mi się, że naprawdę jest solidna. I wiecie, to nie będzie coś takiego, że to będzie jakaś wytwórnia tak typowo, tylko po prostu będzie to pomoc dla twórców, żeby wybić się tak. Już tłumaczę wszystko, co oferujemy i czego oczekujemy. A więc pierwsze, co oferujemy, a jest to specjalna strefa na Discordzie, na której możecie sobie na razie wrzucać jakieś filmiki z YouTube'a, TikToka czy innych social mediów. Oprócz tego dość spore wsparcie od całej administracji tego serwera. No i po 3 miesiącach współpracy oferujemy dodatkowo wzmianki fanów, a więc to będzie działało na takiej zasadzie, że w 3 miesiącach współpracy będzie taka opcja jak stworzenie swojego pingu. No i ludzie, którzy chcieliby być powiadomieni o waszych nowych filmach, po prostu będą mieli taką opcję. I będzie im przychodziło po prostu powiadomienie, tu jest nowy film. Czego oczekujemy? Praktycznie niczego, ale są małe wymogi, żeby tutaj nie było też złych, powiedzmy, creatorsów. Nie dla tej wytwórni. A więc pierwsze oczekiwanie jest to bycie family friendly, a więc bądźcie family friendly. I nie przyjmują po prostu twórców, co przeklinają. Robią kontrowersyjne rzeczy, a więc taka szybka informacja. Nie umiem mówić dzisiaj. No i drugi, ostatni wymóg to jest wzmianka gdzieś w opisie filmu o właśnie moim serwerze Discord i właśnie też tej wytwórni, co za tym idzie, tak? A więc napiszcie komentarz, że chcecie dołączyć. My zobaczymy wasz kanał i albo was przyjmiemy, albo nie. Możecie wbić do właśnie mojego Discorda w linku w opisie, drugim linku w opisie. I po prostu napiszcie komentarz, dołączcie, a my albo przyjmiemy was do wytwórni, albo nie. A więc tak to się prezentuje. Ja jestem teraz na wyjeździe. Będę się starał robić daily, choć będzie to naprawdę ciężkie wyzwanie dla mnie. A więc jeśli w jakiś dzień nie zobaczycie filmu, to jest tym spowodowane. Dzisiaj tak krótszy film, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę dla zasięgu i... nie wiem, siema!